Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills, także wbijaj. Hej! To zaczynamy. Sebastian Rajewski, czwarta walka na KSW, trzecie zwycięstwo. I tak się zastanawiam, czy na najcenniejsze, no bo co by nie mówić, wygrałeś się z byłym mistrzem tej organizacji. No, bardzo się cieszę. Artur, to no wiadomo było, że to będzie trudne wyzwanie. Dla mnie to był naprawdę sprawdzian, ciężki sprawdzian i no, zdany chyba na 5. Szalona pierwsza runda i zastanawiam się, czy gdzieś zamigotał świat, zawirował i jak blisko było skończenia, bo tam były dwa knockdowny najpierw. Ty wylądowałeś na dysku, później Artur Sowiński. Odwrotnie, ale tak. No na chwilę tam zabrało grunt, ale szybko się odnalazłem. Taka jest walka. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, trzeba być gotowym na wszystko. Stanąłem, udało się dotrwać i wygrać. A czy to był przełomowy moment dla Ciebie w tym pojedynku? Bo później wydaje mi się, że było już tylko lepiej. To znaczy, no tak, staram się uczyć na bieżąco w walce. To, co są rzeczy, które są skuteczne, staram się ich używać więcej. To, co nie działa, to, co zabiera mi oddech, zabiera mi zdrowie, punkty. No, staram się to eliminować na bieżąco. Te wymiany w stójce były kapitalne, ale czemu Kornik nie obalał? No, wydaje mi się, że Artur wiedział, że ja jestem przygotowany na to. Też widziałem, że parę razy chce wyprowadzić cios i moje wyczucie dystansu nie pozwalało mu do końca go wyprowadzić. Ja też starałem się albo wycofać za dystans, albo skrócić ten dystans, też niekiedy tym trafiałem. Dlatego spodziewałem się też wojny takiego szachowania. No i cieszę się, że okazałem się w tym lepszy. Co było kluczem w Twoim gameplanie na ten pojedynek? Bo było dużo kopnięć, tam był krwiak na nodze Artura Sowińskiego, ale były też kopnięcia nie tylko na nogę, ale i na tułów. Krwiaka nie widziałem, ja staram się kopać wszędzie, przekrojowo, te nogi tam latały, chyba obrotowe i tak dalej, one nie trafiały, ale zawsze to jakoś, to jest dodatkowy, tak jakby dla mnie zwód już później, nawet jak nie trafiam takim kopnięciem, a straszy, że ono będzie, ja widzę jak przeciwnik się zachowuje, jak reaguje. Pytałeś, co było kluczem? No wydaje mi się, że tutaj zdrowie i ta presja, to oszukiwanie rywala, ciągła presja, ciągle zmiana technik, on też nie wiedział czego się spodziewać. Zamykałem go na siatce, udawało mi się to, jestem bardzo zadowolony, że to tak wyglądało. Co czułeś przed werdyktem? Miałem wrażenie, że kamień spadł z serca, decyzja niejednogłośna i myślę, że nerwy przed tym jak ten werdykt, a trochę na ten werdykt czekaliśmy, no chyba były te nerwy. To znaczy ja wiedziałem, że więcej punktów zdobyłem. Tylko różnie sędziowie sędziują, nie? Artur też jest znaną postacią, też sędziowie mogli wykonać ukłon w jego stronę, dając mu to zwycięstwo. Tak naprawdę nikt nie mógłby mieć wtedy pretensji, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawiedliwe sędziowanie, to ja byłem aktywniejszy. Poza tym trzecia runda, im dalej w głąb, to właśnie ja przeważałem w tej walce, więcej środek, pole było moje, ja spychałem Artura i to tak myślę, że właśnie, no, że wygrałem tą walkę i to było sprawiedliwe. Nie, napiszę i za chwilę kolejne pytanie. Czy masz jakiś plan na siebie? Często gdzieś zawodnicy chcą wrócić do tego, co się nie udało. No ty masz taki epizod w KSW. I czy to siedzi w głowie i czy chciałbyś wyrównać rachunki z Filipem Pejiczem? Nie, absolutnie mi to nie siedzi w głowie. Już poszedłem dużo dalej i mało tego, że się odbudowałem już w kolejnej walce z Sawą, to teraz zanotowałem bardzo duże zwycięstwo i nie mam w ogóle żadnej presji, żeby wyrównywać jakiekolwiek rachunki. Poza tym też przegrałem kilka walk w swojej karierze, to nie znaczy, że muszę do każdej walki, którą przegrałem, wracać, bo to nie o to chodzi. Tutaj dzisiaj był ten sprawdzian, chcę się cieszyć tym, co się właśnie wydarzyło. Że w wywiadzie dla KSW powiedziałeś, że Kornik jest mocniejszym twoim zdaniem rywalem od Pejicza zdecydowanie, więc też nie chcesz z tego powodu tego rewanżu. No na pewno, doświadczenie. Poza tym no nie chcę już rozmawiać o Nitro, już za dużo chyba słów padło na ten temat. Co powinno jeszcze paść podczas tego wywiadu? Komu chcesz podziękować? Kogo chcesz pozdrowić? Śmiało. No, chcę pozdrowić mamę i rodzinę. Podziękować wszystkim osobom, z którymi się przygotowywałem do tej walki. Czerwony Smok, tutaj Rajewski Team, tata. Sporty Walki Gostyń. Bardzo fajnie trener Tomasz Dylak się zachował, umożliwiając mi trenowanie tam z chłopakami, zbierając ekipę, żebym mógł właśnie pod Artura poćwiczyć, popracować nad swoim boksem. Mojemu bratu, z którym też tam przepracowałem, Mateusz Gamrot, który dziś w nocy bije się na UFC. Oczywiście trzymam wszyscy kciuki. Kurczę, nie chciałbym nikogo pominąć, chyba najważniejsze osoby. Aha, i oczywiście Artur Gwóźdź, który właśnie się pojawił. Dzięki, Artur. Ja Ci dziękuję tak samo, że sprawiliśmy Ci wielką radość.
Cieszę się. Sebastian, dziękujemy i gratulujemy. Od samego początku. Gratulacje, dziękuję. Dziękuję. Dzięki.